Siema, siema, jestem Rajot Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną są oczywiście widzowie na czacie na YouTubie, znaczy na Twitchu, a wy jesteście na YouTubie, więc witam serdecznie was. Witam was widzowie na YouTubie. Oczywiście przypomnę, subskrypcja, łapka w górę. Ostatnio lecimy bardzo fajnie z tymi subikami, więc do końca roku 100 tysięcy damy radę. Damy radę, nie? Proszę. Dobra. A dzisiaj odcineczek klasycznie. Jest jesień, lekutka się zaczęła jesień. Mamy jakieś tam... No wam pokażę, że się może zmieniło, nie? Więc tak, odnośnie co się tutaj pozmieniało. Posiałem sobie wszystko właściwie tutaj pszeniczką. Elegant... To jest zasiane? Ty, to jest zasiane? Zasiane jest, dobra. 29, 44 i 66 jest pszenicy. 40, 41 jest rzepaku. 48 też jest rzepaku. 51, 50, 65 i 21 to są nasze łąki, jakie mamy. Tak to wszystko już wygląda. No i dzisiaj będziemy się zajmować kolejną. O, to jeszcze stoi nasz MTZ-cik po ostatnim wapnie. Dzisiaj będziemy się zajmować się bronowaniem posiewach oraz odchwastowaniem naszego rzepaku, bo trochę zarósł. Więc ja nie będę tutaj zwlekał. Do siuntki siadam. Czekajcie, tylko jeszcze ustawię tutaj jedną rzecz. O, zrobiłem tak. Kamerkę sobie odpalę normalnie. Słuchajcie. Kurde. O. Wjedziemy sobie jeszcze do garażu. Zabierzemy sobie nasz opryskiwacz. Zalejemy go środkiem chwastobójczym i pojedziemy na pole, nie? Jak faliemy sobie jakieś na pole, tylko dopadnę, przepinamy się na brony. Stąd muszę zabrać. Ja to się pali. Stąd muszę zabrać opryski. Znaczy no, opryskiwacza są to opryski, nie? Więc spoko. Przekazy kupimy trochę paliwa, bo mi też tam gdzieś brakło. Więc wito, nie? Kiedy rogatki sprawdzisz? Sprawdzałem, Roger, dzisiaj rogatki już. Oj, to 2 godzinki na tym, zaraz, to premiera miała, kiedy był premiera rogatek? Gdzie jadę, ty? Premiera rogatek była chyba w sobotę. No, to dzisiaj jest poniedziałek, 2 dni po tym sprawdzisz sobie, nie? Siemano, siemano wszystkim, oczywiście też, cześć, cześć. Tak, sprawdzałem rogatki i ten. Co, jowa mapa? Nie, spoko jest mapa. Spoko. Gdzieś tam bardziej dla forestów, nie? Taka bardziej. Ale ten nie jest zła, nie? Ja raczej gra nie będę, no bo nie moje klimaty, nie? Ale taką to spoko mapa. Dobra. Nie wiem, sobie muszę trochę opuścić, chyba trochę opuszczę. Jezu, wchodzi mi ten. Ternik mi wchodzi. A tu już full. Czekajcie, a gdzie się odpala ten? No muszę sobie wyłączyć to. Znaczy, o, jak będę pryskał, sobie to wyłączę, nie? Dobra, jedziemy pyskać. Pojedziemy sobie tędy ogólnie, na nasze nowe pole. Jest jak chodzi po chatki, więc spoko. Nie robiłem filmu z fazy mapy, Roger. Jeszcze tłumaczyłem to dzisiaj już 2 razy nawet, nie? Dobra. Piąteczka i ogień tłoki. Zmień opony w tecie na szersze, bo nie parczewskie. Spokojnie, spokojnie. A nie, ja patrzyłem te opony, to chyba takie były, wiesz, bo ja odzorowałem ten MTZ ze zdjęcia, nie? Które dostałem od Sewoleczka. Więc było zrobione na tak, jak powinno być, nie? Dobra, wjeżdżamy sobie. I tu troszkę tego chwastu jest, niedużo. Ogólnie, bardzo nam poleci premia środowiskowa za to, że ja się bawię tutaj. Bawię się, ale się nie bawię, bo nie mam wałka podnoszonego. O. Bo nie korzystam z naturalnych środków, tylko raczej z takich sztucznych, więc troszkę mi tutaj będzie lekutki minus. Ale tak mało pryskam, że mówię, no trzeba troszkę tutaj popryskać, nie? Ten rzepak. Zwłaszcza rzepak tak naprawdę, bo to on głównie ma problem z tym, żeby jako tak oto sobie wyglądać na tej mapce. A cała reszta jest bardzo ładna i nie trzeba tego pryskać od chwastów. Znaczy potem jeszcze trzeba będzie jednak, ale w sumie dopiero zasiałem, nie? Kup za teraz 7211. Wiesz co, za to 7211 jest tak poczciwym ciągnikiem, że raczej odpada zakup takiego ciągnika. Będę myślał nad czymś innym. Ogólnie nawet mam jeszcze jakiś tam lekutki pomysł, co by to było. Ale to wiesz, zobacz, mam siuntkę, mam dopiero MTZ to kupiłem, tego, wiesz, parczewskiego, więc raczej nie teraz, nie? Jak chodzi o takie rzeczy, to nie teraz, bo po prostu nie ma to za bardzo sensu kupować teraz ciągnika, nie? O, i fajowo, i lecimy sobie z tym, to trochę przyspieszę, bo tak wiecie, gdzieś tam jeszcze łapać całości, a to bardzo szczególnie pryskam tak nieoszczędnie, jak widzicie, ale beczkę trochę tam jeszcze mam. Więc dzisiaj to pole opierdziela, plus tam to jeszcze to będzie naprawdę fajnie. Proszę je kupić.
Wiesz, fuck, już nie chcę tutaj zdradzać, ale zobaczymy, nie? Bo myślałem, żeby sobie kupić cały zestaw parczewski, bo tak mieć na przykład na Zdzichowie, to było fajnie, co nie? Ale też tak właśnie nie wiem za bardzo, czy w to iść, nie? Gdzieś tam. Wiadomo, że powinien prysować całość, żeby było bardziej realnie, ale trochę też chcę zaszczędzić tego oprysku i widzę, gdzie są chwasty, dlatego tak trochę sobie popryskuję raz tu, raz tu, nie? Wiecie co? Bardzo mi to fajnie leci. Ja bym sobie tutaj jakąś mieturkę pierdyknął. Ja nie wiem, czy dla was to nie jest jakiś irytujący, na przykład na odcinkach, jak pytam was o miniaturki, że mówię, żeby zrobić miniaturkę, bo właściwie w każdym odcinku mówię, że robię miniaturkę, nie? nie wkurza was to? Czy coś? Bo tak w sumie myślę, że mogłoby to wkurzyć na jakąś dłuższą metę. Może po prostu będę robił cięcie i tyle, nie? No, także widzimy się za chwilę, po prostu. Nie wkurzę was, co? On to spoko, jak tak to fajnie. Dobra, ja nie wiem miniaturę. To bym chciał jakąś miniaturkę pierdyknąć. No i wracałem ponownie. Ja tu właśnie lecę dalej z plecakiem, oczywiście swoim, do rzepaku. Nawet nie mi ten odcinek nam uda się zrobić, ogólnie to raczej chciałem się popryskać bardziej. A więc jak popryskam, to raczej wszystkie poletka. A tam to, co mi dopiero zostanie, to co zostawię, w sensie bronowanie, to posiewach zostawię sobie na koniec. Jakby co. Ej, bardzo mało tej rzepaku w sumie rośnie. Nawet nie wiem, czy przypadkiem klasa gleby nie zależy od tego, wiecie, bo na tym polu akurat, tam już nie będę jechał. Na tym polu akurat bardzo dobra klasa gleby mi się trafiła i zobaczcie, jak mało, że mało tego chwastu jest, nie? A tam wcześniej, gdzie ten rzepak, gdzie to pole jest takie trochę słabszej klasy, to widzieliście, że więcej było tego, nie? Jednak. Volvo to kombajn parczewski, o widzisz. A jest coś jakiego nam odchawia, czy coś do samego gdziekolwiek? Właśnie no, akurat jak chodzi o kombajn, to on bardzo długo z nami klas zostanie, no bo klas jest, no, purową maszyną, nie? Nie ma co mówić, dobra. Elegancko. Oj, opuściłem chyba trochę. Dobra, złożymy sobie ten opryskiwacz i pojedziemy na go z połudarstwą. Dobra, sobie tak pojadę. Ej, właśnie, a jak przekarcie farminga, to tak wjeżdżacie sobie w te kałuże, takie drogi, czy raczej omijacie? Trzeba zrobić coś takiego, nie? O, muszę jechać tak, czy raczej jedziecie tak jak ja teraz, że po prostu trochę podrzucało, nie? Mi się wydaje, że każdy jeździ po tych, nie? Po tych, po kałużach, nie? 21 sieci TikToki. Wiesz co, ogólnie mam pomysł taki, że nagrać odcinek i po odcinku już tam jeszcze może zakończyć trochę pracy i ruszać tak naprawdę na TikTok, nie? Kiedy seria z Arkiem? O Jezu, raczej nie prędko, raczej nigdy chyba już, nie? Zresztą mówi się, że nigdy nie mów nigdy. Ja wiele razy powiedziałem coś nigdy i się to nie sprawdziło, więc mam nauczkę, że nie mówić nigdy. Ale ten, raczej... Tak, już nie mamy tego kontaktu z Arkiem jak kiedyś, nie? Więc raczej by to nie wypaliło chyba, taka seryjka. Dobra, elegancko trochę napełniliśmy się. Jadajmy, nie? Ogólnie nie mam dla was tego moda, niedługo go pokażę. Jak tylko będziemy robić coś na wiosnę. Albo może nawet na zimę to się uda zrobić. Kątkę wrzucę sobie. I wiecie. To byłoby spoko, nie? A dobra, nie wiem, nic wam nie będę mówił, bo to naprawdę taki fajny, fajna rzecz. A jak właśnie z łąką? Bo my już w sumie wrzesień, chyba w październiku jakieś sianokosy? Myślę, że pewnie rośnie ta łąka, tak nie bardzo właściwie rośnie. Czy będę robił jakieś maszyny na Modhaba? Wiesz co, powiem ci tak ogólnie, Rekin 3. Mam się w planach coś takiego, ale to raczej tak jak mi starczy czasu, wiesz, na tego farminga. Bo mój plan na tego FS-a jest następujący, nie? Wydać kolonię na konsolę. Następnie ruszyć z buta z projektem trzecim do farminga, ze swoją trzecią mapą, oczywiście nową. No i jeżeli ją uda mi się już wydać, to wtedy chcę trochę zwolnić z mapami, właściwie już nie będę robił map do tego farminga. I w czasie, kiedy nie będę ich robił, to może zajmę się właśnie tworzeniem trochę modów, nie? Znaczy tak, raczej na początku dla siebie, żeby się nauczyć tego. A jak coś już fajniejszego będę potrafił, to oczywiście ruszę, może z jakimś wydawaniem, nie? Ale to jest takie, jakby mi starczy czasu, to oczywiście nie obiecuję tego, bo tak mówię to już od jakiegoś czasu, a wiecie, no ta mapa na pewno mi dużo czasu zajmie, nie? Więc to tak jeszcze wiecie. No witam, Dieselek. Szczerze mówiąc, rogatki spoko mapa, tylko trzeba spędzić na niej trochę... ja już gram 10 godzin, 10 godzinę. A, no spoko, nie? Mówię, mapa na pewno fajna, jak chodzi o forestę, nie? Jeżeli ktoś tam chce się bawić tymi maszynami pod las, to jest spoko, nie? Ja zawsze bardzo... może nie teraz, ale powiedzmy, jak wyszedł mi Platinum, to zawsze bardzo chętnie tego lasu jeździłem tam sobie. Jeździliśmy, zrobili te deski wszystkie i tak dalej, to
to fajnie. A teraz chyba wyszedł nawet update do samego Platinum, który daje możliwość stawiania sobie tych placeable, tych fabryk żelaza, nie? Tych kopalni żelaza, nie? Później będę pryskał. A co, to mi nie załapało coś? Jakiś błąd w silniku był, nie wisiało. A myślałem, że na zmianę kombajnu napisano giganta. Nie, raczej nie chcę bizona. Niech już mam tego klasa i no nie, nie ma sensu chyba przechodzenia do bizona giganta, nie? No się może coś tam by miało sens, ale raczej po tym klasie kupię coś innego, nie? Coś też zagranicznego raczej. Bo to są takie już trochę większe będą miał maszynki, nie? Też ogólnie myślę, że jak już będę zmieniał kombajn, to raczej też będę zmieniał gospo, nie? W jakiś sposób będę przebudowywał to gospo, bo trochę mi już tutaj brakuje miejsca po trochu, nie? A jeszcze jak kupię nowy kombajn, to to na bank się nie zmieszczę, nie? Na pewno będę musiał zainwestować w nowe tereny i pójść trochę gospo w bok, nie? Bo nie mogę pójść do tyłu. Znaczy mogę, tam jest teren paskudny, taki jest pod górkę. Więc to nawet jak się to wykładzi, to będzie bardzo wszystko to wyglądało, nie? Dlatego też zajmę się rozbudową gospo właśnie w bok. Nie, też jak mieliśmy kiedyś na serii z Arkiem, nie? Pamiętacie, jak tam się poszło Santa Poletko? I tam było fajnie, nie? No, więc coś takiego raczej będę chciał robić. Gdzieś tam się rozbudowywać, nie? Ej, no i fajniutko sobie radzi to. Siątka z rzepakiem, znaczy z opryskiwaczem fajnie sobie radzi. Więc nie ma źle. Dobra, ja sobie to już zacznę powoli zwijać. Jeszcze paliwa mi brakuje. Masz plan oddanie żyta i przeżyta lucerny do osady, czy będzie to ciężko przez ten hub przejdzie? Wiesz co, dałoby radę to zrobić na wood huba, jak najbardziej, wiesz, chyba istem to dało radę zrobić. Ale ja staram się zwykle robić mapy na konsolę też, nie? W sensie jestem chyba jednym z nielicznych mapmakerów w Polsce, który pamięta o konsolowcach i robię tam gdzieś mapy. Bo po prostu tych map mają gdzieś tam mało i tak dalej. I lubię się z gwiazdami poużerać, nie? Wiadomo. No, ale nie o to chodzi, nie? Jeżeli bym tak coś robił, to niestety na mapie nie działałby crossplay, nie? A jednak ten crossplay to jest spoko rzecz. I nie wiem właśnie, czy bym takie rzeczy dodawał, nie? Bo jeżeli na przykład dodam do mapy lucerny, jakieś tam kończyny, żyta i przeżyta, to to wszystko fajnie brzmi, nie? Ale jeżeli chodzi właśnie o konsolę, trzeba robić wykastrowaną wersję tej mapy, bez jakichś tam rzeczy i tak dalej, wiecie co chodzi, nie? No jak zostawię co razie termity tutaj, nie? Bo nie będę sobie już jego korzystał. To wtedy już na crossplay nie zagracie, bo mapa musi być taka sama i tu, nie? A jeżeli ja nawet bym usunął głupie wiaderko na mapie, to już nie jest ta sama mapa według Gianca, nie? Znaczy ogólnie według no według wszystkiego to nie jest już ta sama mapa, nie? Jest to już co innego po prostu, bo jest inna data zapisania pliku, inna zawartość w ogóle, nie? No, więc bez crossplaya dałoby radę, nie? Zrobić mapę na konsolę osobno, to ja mam paliwa znakowe sobie. A, dobra, to pojedziemy. Bez crossplaya oczywiście da radę, a z crossplayem no nie bardzo. Uuu, panie kochany. Ciekawe, nie bronię się ten bronami. Właśnie, na bramy są 3-metrowe. Pa, jak gnę ten. Widziałeś to, co się dzieje? Jak napiłem łańcuch. Dobra, nierealnie wciul, nie? Nierealnie strasznie, ale to trudno, no to... Niechby to nie jest jakaś tam seria mega realna, nie? Przecież o tym wiecie, że ja realnie grać nie potrafię. A jak już potrafię grać i mówię, że gram realnie, to potem o każdą pierdolę się go przyczepię, nie? Na przykład, nie wiem, bym teraz powiedział ktoś, źle kanister trzymasz, nie? Albo jak to jest, że ty chodzisz do czynnika i napełniasz sobie ten, nie? Nie wytłumaczysz chłopu, że tak działa mechanika gry. Jedziemy sobie bronować na fajne poletko. Takie malutkie. Ale powinno w miarę na przykład pójść, bo na większej śmierci nie będę porywał. Dzisiaj. Uważasz, że FS22 to najlepsza w twoim... Uważasz, że w FS22 to najlepsza w twoim życiu wyda na około 170 zł? Czy najlepsza? Nie, ale... No wiesz, jak w jakiś sposób tworzę dla was coś, nie? Ten content, on też jakby nie ma co mówić, zwraca, nie? Bo też ta pobrana też coś tam jest. Więc... A tutaj taką inwestycję, nie? Że tak powiem. No i też coraz było osobisty, nie? Na pewno, bo dużo się nauczyłem gdzieś tam przez ten czas Farminga 22. Więc spoko, nie? Na pewno nie żałuję tego. Albo tak, Heszep, no, mogą o tym pomyśleć. Ale nie pisz tak. Jak Radku pisze innego drzesia z Porczewa? Tak jest, kupiłem. Na tam ostatnich odcinkach był pokazywany właśnie, a teraz troszkę sobie działam siuntką, bo jeszcze uwierzcie mi się tym porczewskim szajsem na cieszę, nie? Także na razie sobie po prostu... O, i bronowanie po siewach, elegancko.
bronowanie posiewne, brony posiewne, nie wiem jak to się to nazywa. Ej, z bronami chyba jest tak, że można iść sobie jak się chce, co nie? Nie ma tak już tego problemu, że musisz siedzieć co do tego. Normalnie odpalasz najwyższy bieg i ogień, co nie? Tak z każdym bronowaniem chyba, nie? Czy to też będzie? Nie wiem, ogólnie to zastanawiam się nad tym, bo teraz właśnie ten pan Kasztan robi Zetora, nie? Tego, wiecie. Ja jestem, wiecie, jakim fanem Zetora, nie? Więc raczej ten Zetor się u mnie fajnie by się pojawił. Ale z tego, co mi tak pisaliście, Kasztan chce go zrobić dziś na contest chyba, nie? A to gdzieś tam, kurde, na pewno dzisiaj wakacji by było, nie? Więc trochę do tego czasu mini, raczej ta gospa się bardzo rozwinie do tamtego momentu. Bo 50 godzin, mam już parczewski ciągnik, coś tam trochę to leci. A jak teraz idziemy w polo, to będzie naprawdę szło jak porąbane, nie? Dopiero teraz zbieramy żniwą za zakup pól, które dokonaliśmy na wiosnę, albo nawet sezon temu, nie? Więc co dopiero będzie, jak za rok zbierzemy pola, które teraz obsiałem, co nie? Trochę tak nierówno jeżdżę, ale to wiecie, zawsze by to mi się dało, nie? Ale, ale z crossplayem na PC normalnie by poszło. Ale crossplay to jest... To nie jest multiplayer, Dawidek, wiesz? Zaraz ci tłumaczę, czekaj. Jeżeli ty masz peceta i twoja kolega ma peceta, to nie jest crossplay, to jest po prostu multiplayer, nie? Ale jeżeli ty chcesz grać na mapie z gościem, który ma konsolę, mając peceta, to wtedy jest crossplay, nie? Bo crossujesz platformy, nie? O to chodzi. Więc jeżeli wydałbym mapę, powiedzmy, nawet dajmy na to kolonie, nie? Z nowymi prawami, rzeczami i tak dalej, na mod huba, a zrobił osobną wersję na konsolę, to wtedy ta mapa nie jest crossplayem, nie? Mapa nie jest pod crossplay. Ale PC z PC-em zagra, konsola z konsolą zagra, nie? Tylko konsola z PC to nie zagra, nie? No. Więc tak to jest wykombinowane. No też ponadto ja jestem po prostu głupi, jak chodzi o programowanie tych map. Dla mnie wysileniem się jest zrobienie, nie wiem, budynków PlaySable, czy na przykład dodanie animowanych drzwi na mapie. A co dopiero dodawanie jakichś upraw, gleby, 360 w ogóle. Zrobię to z poradnikiem jak najbardziej. Zresztą ja mam nawet problem czasami z Navmeshem, nie? Wiecie co chodzi? Ja po prostu bardzo szybko zapominam takie rzeczy, nie? Jeśli mi po prostu coś w głowie nie siada i tak to średnio wychodzi. Kolonial jest spending, coś kuba. Więc czekamy. Kumaczyk, prowadzi dla ciebie rajda. Siemaneczko, akurat mam odcinek na YouTube, więc dzięki za rajdzika. Bardzo miło. Fajnie, że wbiłeś tutaj na mnie. Żółwi, dla ciebie pozdro. Sorry. No. Więc na tym polega crossplay, nie? Po prostu. Kiedyś tam w 19 crossplay nie było, no bo po prostu nie było w ogóle crossplay, a teraz dopiero w prawdziwej dwójce i tak to wygląda, nie? Można szkolować innych czy nie? No nie, raczej nie. A dajmy na to, gram na konsoli i chcę pokryć z kolegą, który ma na PC, na mapie brzozówka i jak już se... Ja już se z nim nie pogram, nie? Nie pograsz dlatego, że mapa brzozówka nie jest na konsole, nie? Brzozówka jest tylko na pecety. Tak samo jak była kolonia, co nie? A teraz kolonii w ogóle nie ma na modchawie, ale jak będzie wróci już, no to będzie na pecety i konsole, czyli crossplay zagrasz, nie? Bo robiłem jedną wersję na obie platformy, nie? Znaczy wszystkie platformy. No, więc jak to wygląda, nie? Ogólnie prosta rzecz, nie tam wiecie. Tyle. Ogólnie to Kasztan powiedział, że Zetor może będzie wydany w wakacje. O, no to do tego czasu to raczej nie pogram, nie? Okej, okay, dobra. I fajnie, żeśmy skończyli sobie tutaj to bronowanko. Ja teraz też będę jechał na kolejna poletka, więc wam tego oczywiście nie pokażę, bo odcinek będę już powiedzmy sobie kończył. Natomiast was będę zapraszał na kolejne odcinki na pewno z tej serii. Bo myślę, że co, mamy taką powódkę, jesień się robi. W kolejnym gdzieś tam, kolejnej jesieni może jakieś lekkie opryski gdzieś tam byśmy sobie walnęli albo coś takiego na te pola. I co? I to byłoby chyba tyle, nie? Na jesień. Bo potem byśmy już ruszali tak naprawdę z pełnego buta. Jak chodzi o... czekajcie, teraz zawinę. Jak chodzi o zimę i zaraz wiosna, nie? No trochę nie dosiałem wcześniej, źle zagregotowałem. Karmisz krowę samym sianem, zakładając, że ma, że tak, że mają 100% wydajności w takim razie. Nie, jak krówki karmię kiszonką na razie. Już siana nie mam, mam samo... zaraz nam pokażę. O, mogę wysiąść. Tam się na luz. Karmię krówki samą kiszonką, nie? Tylko problem jest taki, ogólnie z tymi krówkami, że na przykład jak wejdę sobie do nich tam w te opcje, nie? Powiedzmy. O, nie tutaj.
Poczekajcie, jak wejdę sobie do krówek w opcje, to one mają tak, że... O, tutaj. Mają pojemność całkowitą. Jeżeli ja zapełnię to wszystko TMR-em, to TMR będzie tak naprawdę odrzep TMR-em. Podstawowa żywność to co mnie krzonka. Jeżeli ja zapełnię to je do końca, to siano nie będzie się używało. Dlatego czekam, aż mi krówki po prostu zjedzą całe siano. O wiecie, na razie rozmnażanie dzięki temu jest niemożliwe, no bo nie mają tej podstawowej żywności. Mają tylko siano na przetrwanie i na dojrzewanie, nie? Więc krówki sobie dojrzeją. Tak? Jak te krówki mi dojrzają, znaczy no, jak siano mi zajdzie do końca, będę karmił samą kiszonką. Jeżeli już skończy mi się jakby kiszonka, powiedzmy, gdzieś tam robić, bo będę miał więcej tego wszystkiego, to kupię sobie pewnie paszowóz, w którym będę mieszał i robił TMR, bo TMR, jak widzicie, jest na 100% wydajności, a podstawowa żywność na 85%. Aktualnie korzystam z 60% wydajności, no bo chcę, żeby mi się siano skończyło do końca, nie? Nie mogę tego siana w żaden sposób wyjąć, nie? Też, więc to też jest słabo. No i z krówkami jest tak, że mam tutaj ogólnie sztuk 30 w środku i to są te najmłodsze krówki chyba, tak? To są najmłodsze krówki, 13 miesięcy mają. No, więc ogólnie ja będę sprzedawał te krówki, jeżeli już powiedzmy ta krówka dojdzie do 95% i będę wiedział, że za miesiąc mi się krówka ocieli, wtedy tą krówkę sprzedam, żeby mieć miejsce na cielaki. I cielaki będą mi coraz rosły, ja będę sobie cielaki sprzedawał, a dzięki temu mam coraz 20 sztuk krów, które non stop produkują mi mleko i potem 10 cielaków co jakiś czas, co roku mogę oddać, nie? Tam co pół roku nawet. Więc spoko. Pokaż, która przemytacie? O, proszę bardzo. Nie dawno, żeśmy go wymieniali. Na odcinku tam chyba będzie napisane co i jak, nie? Ktoś tam się właśnie pisał, że Riot, jesteś idiotą, bo nie tego tura wziąłeś. Na Mudhubie ostatnio wyszedł fajny tur. No tak, też jak się nagrywa odcinki z zapasem. Gość mi tłumaczył to na odcinku, który nagrywałem 15 stycznia, nie? Więc już ten Zetor właściwie... Zetor, ten MTZ już ma nowego tura i wszystko jest w porządku, nie? Dobra, gasimy sobie siuntkę. Chodźcie, dzięki za uwagę. Opony zmienić? Zmienię zaraz po streamku. Dobra, czy po odcinku. Dzięki za uwagę, fajnie, żeście byli w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. I zapraszam też na kolejne, które myślę będą też może fajne. Do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam, pa pa.